Mówiłam o tym, że dziś bardzo urodzinowo, jutro również nasz program Cafe Silesia będzie urodzinowy, a skoro urodziny, to oczywiście mówimy o tym, co będzie działo się w niedzielę na Placu Grunwaldzkim, tuż przed naszą siedzibą, no i w naszej stacji także. Piąte urodziny stacji TVS, no i zespół Volare, który będzie gwiazdą niekwestionowaną. Gabriela Machej z zespołu Volare w naszym studiu. Witam cię serdecznie, Gabi. Witam bardzo serdecznie. No i właśnie, będziecie gwiazdą. Ja się bardzo cieszę, że was usłyszymy i że was zobaczymy. Moja droga, to najpierw umiejscowmy was dla tych, którzy może nie do końca wiedzą, jaki to rodzaj muzyki, który wy wykonujecie. Macie na swoim koncie trochę coverów, ale to nie są covery jeden do jednego. Tylko tak. Po prostu tworzycie historie, których wcześniej nie było. No, robicie coś swojego w tym wszystkim. Okazuje się, że każdy z nas ma jakieś tam swoje okulary i my, wydaje mi się, mamy różowe te okulary, przez które patrzymy na muzykę. Takich ludzi brakuje, więc idealnie. Więc jakby pokusiliśmy się o wykonanie coverów właśnie, ale w naszej aranżacji. Okazuje się, że publika świetnie przyjmuje nasze poczucie humoru. Jest to zawsze na wesoło. Oczywiście staramy się to podeprzeć też warsztatem, bez którego nie byłoby to możliwe, ale jest to rzeczywiście taki punkt wyjściowy do naszej muzyki, natomiast nie na tym się skończy. No właśnie, nie na tym się skończy, więc powiedzmy, co w planach. Wiem, że plany są naprawdę zacne, bo tutaj tak, nowy materiał. Jest dość wyczerpująca, może troszeczkę spóźniona, jeżeli chodzi o porę roku, ale u nas oczywiście bardzo gorąco przygotowujemy się do tego sezonu. Otóż w tym momencie powstaje konkretny projekt z naszym autorskim programem, materiałem, który w tym momencie jest na etapie tworzenia singla, klipu. To się wiąże oczywiście technicznie także ze stroną internetową i także daniem pozwoleniem poznania nas, pozwoleniem publiczności poznania nas jakby w nowej odsłonie. Mamy nadzieję, że to się spodoba. Słuchaj, to musisz zdradzić. Nowa odsłona, czyli co? W którą stronę idziecie? Na pewno zostawimy coś z zabawy. Na pewno chcemy dotrzeć do szerszego grona słuchaczy. Chcemy, żeby to było na wesoło i żeby to się świetnie wykorzystywało podczas koncertów plenerowych przy dużej publiczności, nie tylko w klubach. I właśnie o to chodzi również, żeby się pokazać, żeby jak najwięcej osób skakało, bawiło się i śpiewało razem z wami. Zastanawia mnie jedno. Volare to jest cały zespół. Jak wy się dogadujecie? Bo wiesz, powiedziałaś o tych różowych okularach, ja to wszystko rozumiem, ale kiedy jest kilka osób i trzeba zrobić jedną rzecz, nie wierzę, że nie ma żadnych starć, że się nie kłócicie. To jest jak w małżeństwie, z tym, że tutaj mamy 5 osób, jedną kobietę, 4 mężczyzn, więc proszę sobie wyobrazić, że pewna kobieta ma 4 mężów. No właśnie, nie do końca tak jest. Oj. Dlaczego? Ponieważ każdy z kolegów ma coś do powiedzenia, my wzajemnie się wspieramy. Patrzymy też pod kątem nie tylko zawodowym, ale także prywatnie na to, co robimy. Wkładamy w to dużo serca, a jeżeli nam na czymś bardzo zależy, no wtedy dochodzi do spięć, bo każdy chce wrzucić swoje 3 grosze, każdy jakby chce przepchnąć swoją rację. Ale najważniejsze, gdzieś tam ileś tych procent tej racji jest. Trzeba najważniejsze jest to, że właśnie znajdujecie. I to jest trudne, czasami wyczerpujące, wymaga kilku efekt, godzin. Jest efekt i o to właśnie chodzi. Szanowni Państwo, raz jeszcze zapraszamy bardzo serdecznie. Niedziela będzie można zobaczyć i usłyszeć zespół Volare. Coś nowego mamy też kilka usłyszymy. Kilka niespodzianek, zapraszamy będą serdecznie. Niespodzianki, proszę bardzo. Do Katowic zapraszamy. I zapraszam też w poniedziałek na program Cafe Silesia, bo zespół Volare tym razem w całości pojawi będzie się u nas. Będzie można poznać kolegów. Tak, i bardzo można przystojnych. Jeden nie jest żonaty. No to proszę, jest okazja. Ale wcześniej niedziela, potem poniedziałek, zespół Volare razem z nami. Myślę, że to są przyjaciele naszej stacji. Zostaniecie przyjaciółmi TVS. Mam taką nadzieję, bo już jest fajnie. No i bardzo się cieszę. Drodzy Państwo, to w niedzielę, to w poniedziałek, ale ja proszę, abyście zostali razem z nami, abyście nie odchodzili od telewizorów, bo za chwileczkę mój kolejny gość zaprosimy was na jeszcze jedną imprezę.